Także trzeba się spotkać z Reedem w miejscu spotkania, o ile jeszcze go nie wykryli, nie zabili, nie ubili. I miejmy nadzieję, że mnie również nie ubiją. Chociaż jestem takim czołgiem, że będzie to dla nich trudne. Z drugiej strony nie mam na sobie swojego całego sprzętu. Mam tylko jakąś durą popierdówkę, którą mnie dostałem. Jakiś pistolero jednostrzałowy. Więc lepiej nie ryzykować. Zdjąłem snajpera i jestem w jego gnieździe. Miał tu zajebisty stabilizator i widok na wszystko. To osłaniaj mnie. Masz tam świetną pozycję. Dobra, a... Kalibracja. Tryb prowadzenia ognia nieaktywny. Jestem, Vi. Daj znać, czy mnie widzisz. No, z tym może być problem. Ktoś ci każe? Jak nie masz ochoty, to ci przecież nie zmuszę do oglądania tego. Kurwa, Reed, gdzieś ty się usadowił? A tu jesteś, dobra. Widzę. Co teraz? Postarajmy się zrobić to gładko i po cichu, okej? Ostrzegaj mnie, jak zobaczysz jakichś strażników na mojej drodze. Jasne, szefie. W razie czego to snajperka ma tłumik. Rozejrzyjmy się. Użyj krosi, by wyszukać na piętrze potencjalne zagrożenia. Masz na swojej drodze dużą liczbę rozproszonych strażników. Przyjąłem. Zajmijmy się nimi jeden po drugim. Idealnie będzie, jak się nawet nie zorientują. Jak miło z twojej strony. Mogę tą wieżyczkę wyłączyć jakoś? Zbliżenie, skanowanie... Wyłączyć jej nie wyłączę. O, dużo tu kamer. Powinienem mieć do nich dostęp, jak tylko gniazdo zakończy kalibrację. Dobrze, mogą się przydać. Cześć, dzień dobry. I po chuj opowiadałem tą anegdotkę odnośnie tego żelazka. Fuck dammit. Dobra, jakie tu jeszcze potencjalnie zagrożenie czyha? Widzę szyb głównej windy. Nie możemy go użyć. Będzie strzeżony na górze. Ale miej na niego oko. Zaraz za rogiem jest mina. Dobra robota, Vi. Cóż, to uwaga, bo nie tylko on mógł tego nie zauważyć, bo ja... Znaczy, ja widziałem tą minę, ale uznałem, że prawdopodobnie jest na takim widoku, że on to zobaczy i nie przejdzie przez to. Ale jednak by w to wlazł. I byłoby, obstawiam, dosyć grubo. Widzę przejście na twoją stronę. Most z kontenerów. Dobra, czekaj. Opuszczę ci ten most. Obok będzie winda serwisowa. Pojedziemy nią razem na górę. Tylko najpierw muszę się tam dostać, więc osłaniaj mnie. Kalibracja zakończona. Tryb prowadzenia ognia aktywny. Brzmi jak chujowe wyjaśnienie fabularne, że czemu on mógłby w to wejść? To wcale nie tak, że w cyberszczepy mogłyby ostrzegać o takim laserze. To po prostu jeden zwykły bullshit. Pamiętaj, że korytarz jest zaminowany. Poza tym czysto. Rozumiem. Idę. Długo mu to zajęło. Ja bym to 5 sekund rozbroił. Amator. Niby agent specjalny, a jednak nie taki specjalny. Ej, nie widzę, co jest za rogiem. Czysto, mogę iść? Patrol idzie. Przyjąłem. Przemieszczam się za osłonę. Pożycz stówkę do pierwszego.
pierwszego. No to nie za osona, stary, powiem ci. Sam jestem goły. No to trzeba zrobić obchód po kwartale. Zauważyli nas, musimy się przebić. A, dobra, można to na głośno robić. Oko przyklejone do lunety. To ja nie zamierzam narzekać z tego powodu, wręcz przeciwnie. No nie, no stawił się tak chujowo, że to byłoby aż na widoku za bardzo. Wystrzeliłem odruchowo. Anyway, mnie to niespecjalnie boli. Ja wolę, jak jest głośniej. Jest na pewno ciekawiej wtedy. O kurwa, ale i wyjebałem. I uważaj, snajperzy nad tobą. Ja mogą sobie do mnie strzelać. Ja mam tyle życia, że mogą mi naskoczyć. Reed, ale może stoi w miejscu, ja się wszystkim zajmę. Przygrupować się! Reed, i po co się tam pchasz do nich? Gdzież mówię, że ja to ogarnę. Siedź po prostu w miejscu i się nie ruszaj. Ja tam się dronami nie przejmuję. Znowu się wycofują, trzeba ich docisnąć. Docisnąć, oni zaraz mogą docisnąć siebie. Także idź, weź się gdzieś, nie wiem, skamp albo coś. Za jakąś beczką się ukryj, lepiej w beczce. Albo w kartonie, w czymkolwiek. A przynajmniej udaje, że się skupiam. Potrzebuję wsparcia natychmiast. Wsparcia mogę ci zapewnić, ale z tym natychmiast to może być różnie. Ja momentami muszę przeładować, stary. Dobra, idę w stronę mostu. Łatwiutko. I wydaje mi się, że było to dużo zabawniejsze, niż jakbym miał to robić po cichu. No i zajebiście. Dobra, obniżam ten most. Możesz iść. I to jest to, co lubię. No siema, jak życie? Robiliśmy niezłego bałaganu, ale teraz nie ma już odwrotu. Do windy za mną. Oj tam, nie przesadzaj. Było przynajmniej emocjonująco. A na pewno dla ciebie. Zresztą, jakby szło wszystko gładko i na spokojnie, to nie byłoby żadnej zabawy wtedy. Nie ma życia bez ryzyka. Prawie na miejscu, V. Aha. Słabo wyglądasz. Sam wyglądasz niewyraźnie. To co, to może rutynoskorbin? Martw się za siebie. Dawno nie byłeś w akcji. To jest jak jazda na motocyklu. Możesz wsiąść po kilku latach przerwy, a po chwili szosa znów jest twoja. Dopóki nie rozbijesz się na słupie. Szosa znów jest moja, V. Masz za sobą pewnie mnóstwo takich akcji. No, trochę się nazbierało. A teraz jesteśmy w piaskownicy bardzo złego chłopca i chcemy mu zabrać zabawki. Okej,
A propos zabawek, mogę jakąś swoją wyciągnąć? Chyba niespecjalnie. Kurna. Ja któregoś razu dostanę zawał przez te skoki do przodu. Albo w boki. A teraz trzeba się przebić. Brać. Obstawiam, że absolutnie nie pamiętam. Nowe łaszki i przyklej sobie jakiś przekonujący uśmiech. Czeka nas zabawa. No, z uśmiechem może być różnie. Czemu to wygląda jak garnitur Jokera, przepraszam bardzo? Taki strasznie... strasznie rzucający się w oczy. Jebitny wręcz bym powiedział. Trochę, że tak powiem, nie w moim stylu. Zbyt krzykliwy jak na moje gusta. Możemy wchodzić. Jak się prezentuję? No powiedziałbym, że chujowo. Jesteś. Dobra, teraz chodź. Próba przekonującego uśmiechu. Dobra, wydupiamy. No dobra, zatem panie Ritz, to nie są to jakieś rzeczy, które mogę podjumać? Chyba nie. Zatem let's go. Muszę przyznać, Vi, że nie pamiętam imprez w takich miejscach za mojego życia. A teraz idź tam i nie spraw mi zawodu. Chcę znowu poczuć smak szampana. Aby nie dziecięcego. Już wystarczy PDF-ów na internecie. Mamy ich w chwili obecnej pod dostatkiem. Gdzie dokładnie? Ranni? Zabici? Kurwa. Tak jest. Będę. Tak. Czwórka i siódemka zamienią się z waszym. Bez odbioru. Sorry, będziecie mieli sporo sprzątania przeze mnie, ale cóż, shit happens. Wypadek przy pracy tak zwany. Żeby co miesiąc jakiś nowy, ja mam wrażenie, że nowy wyskakuje co tydzień. Będę przy barze. Dobrze się bawisz, Johnny? Mam wrażenie, że tak wyśmienicie wręcz. Dobra, czy mi się chce tutaj bujać po okolicy, zwiedzać to wszystko, oglądać? I don't think so. Serdecznie witamy. Chociaż... tutaj jakie dwa kingpiny stoją. Hej, jaką ma zajebistą maskę. Normalnie Goldhood. Wiesz, że mogę. Chyba mam taką czerwoną. Ale złota wygląda zajebiście. To znaczy? I co teraz? Wiem tyle, co ty. Kazała nam tu przyjść. Może nawiążę kontakt. Może coś dla nas zostawiła. No, jaki masz plan? Czuję, że nasiąkam imprezową atmosferą. Tylko nie nasiąknij za bardzo. Spójrz tam, po mojej prawej. Loża daleko w tyle za schodami. Facet w militarnych ciuchach, jakby się urwał z poligonu. To właściciel tego hotelu i całego Dogtown, Kurt Hansen. Bawi się w towarzystwie komisarza policji Night City. Regularnie nadaje propagandę, która oficjalnie przeciwstawia się miejskim organom ścigania,
a za kulisami klepie się po plecach z szefami NCPD. Pamiętaj, unikaj gościa. Poza tym bądź na widoku. Songbird powiedziała, że nas tu znajdzie, więc dajmy się jej znaleźć. Ja zamówię drinka, a potem się rozejrzę. Będziemy w kontakcie. Stary, ja jestem tak bardzo widoczny, że bardziej się nie da. Radzę, co mam krzykliwy strój? Jesteś tu, żeby się bawić. Tak to ma wyglądać. Dla mnie gin z tonikiem. A właśnie, szukam znajomej. Mieliśmy się tu spotkać. Jak nazywa się pańska znajoma? Songsonmi. Koreańskie korzenie, koło 30. Chyba widziałem ją gdzieś na tym piętrze. Była z kimś? Niech pomyślę. Tak. Zdaje się, że towarzyszył jej pułkownik Hansen. Ale widzę, że teraz jej przy nim nie ma. Tak, też widzę. Wiesz co, ten drink dla mnie... Wypij moje zdrowie, dobrze? Jak pan sobie życzy. Dobra, dobra, po prostu chciałem posłuchać, co oni tam mają do powiedzenia między sobą. Anyway, jak mówiłem, raz, że jestem w takim krzykliwym stroju, że absolutnie widać mnie z kilometra. Dwa, że ja się za chwilę prawdopodobnie w coś takiego wpierdolę, że będzie mnie widać z drugiego końca świata. Dziękuję. Życzymy udanej zabawy. A powiem ci, że trochę creepy wyglądasz w tym kolorze. Maski spoko, ale całe ciało? Ze złota nie bardzo. Otwarty na kompromis, pewnie. Ten jakim wózeczku przyjechał? Sparaliżowany czy leniwy? Dobre pytanie. Dobra, mam też ciekawości. Hansen to jest który? To jest gość. A nie, moment, on był tam z drugiej strony. No tak, gościu taki... Pizdo chlastuś, tak szczerze powiedziawszy, jak się tak na niego z daleka patrzy. W sumieniu wygląda na większego koksa. Tak patrząc po nim, wie, mógłby mu wpierdolić. Ja tym bardziej. Strzelba w ruch, kulka w łeb, tak z 4 razy i go nie ma. Zryja wygląda jak ten twój Ronin, Takemura. To nie on? Dobra, jeszcze jedno. Ronin. Mało wygadany gościu jesteś, wiesz? Słucham? Stop. Wyglądasz toczka w toczkę jak mój przyjaciel, Goro Takemura. Czy twój przyjaciel też wrócił z odwyku? Niestety, już go z nami nie ma. Bardzo mi przykro. Przyjmij moje kondolencje. Dziękuję. Tak. Jeśli mogę w czymś pomóc, to... To chyba nie. Dzięki. Ale warto mieć to na uwadze. Która antresola? Serio się dało go uratować? Okej, okay, dobra. Dobrze wiedzieć na przyszłość, bo może kiedyś będę sobie podchodził do drugi raz do Cyberpunka, więc warto mieć to na uwadze, że się da. No, skoro nie zły, ja to go nie uratowałem!
No to ja wtedy wszczepu na nogi nie miałem. To wiele tłumaczy. Całe szczęście. Jesteś. Nie takiego widoku się spodziewałeś, co? No, zajebiście. Ja nie wiedziałem, kurwa! Zresztą mówisz tak, jakby to było dla ciebie zdziwienie, że ja czegoś nie ogarnąłem. Ta impreza, sukienka, szampan... Nie wyglądasz na więźnia. Złota klatka, Vi. Nie mogę ruszyć się stąd na centymetr. Dobrze, że jesteś. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie ty. Naprawdę. No najwidoczniej ja tego nie ogarnąłem. Nie pamiętam, jak ja to wtedy poprowadziłem. Nie wiem, czemu wtedy uznałem, że trzeba spierdalać. Nie pamiętam. Nie będę udawał. Zwyczajnie w świecie nie pamiętam, co tam się działo. Nawet nie pamiętam, w którym momencie on zginął. Tak na dobrą sprawę. Tak więc przepraszam, ja go nie uratowałem. Zjebałem, okej? Coś mnie podkusiło wtedy chyba, żeby spierdalać zwyczajnie w świecie. Może oznaczać, jak fabularnie mówią spierdalaj, to uznałem, że dobre, skoro każą spierdalać fabularnie, to spierdalam. Dobrze cię w końcu spotkać na żywo, twarzą w twarz. Zwłaszcza po naszym ostatnim kontakcie. Ja... zabiłam waszego znajomego, prawda? Tego netrunnera, który pomógł nam się ostatnio połączyć. Ale jak można nie robić tego, co mówi Keanu? On ma taką charyzmę, że aż chce się go słuchać. Jakby mi powiedział skacz z mostu, to bym kurwa skoczył, okej? To nie ty zabiłaś Slidera. To Blackwall. Szczęście, że nie zabił też ciebie. Nie mieliśmy czasu, żebym ci wszystko wyjaśniła. A propos wyjaśnień. Popełniłam wiele błędów. Bardzo wiele. Już dobrze. To nie twoja wina, dziewczyno. Tylko nasza. Silverhand, Keanu, nieważne, to jest ta sama charyzma. Ja patrzysz na tą twarz, słuchasz jego słów i masz takie... You son of a bitch? I'm in. Mówię, jakby mi kazał skakać z budynku, to bym skoczył, kurwa, z budynku. Słuchajcie... Przepraszam, ale nie mamy teraz czasu. Racja. Teraz musimy cię stąd wyciągnąć. To... niemożliwe. Skoro tu weszliśmy, to damy radę i wyjść. Nie o to chodzi. Ja... umieram. Tak jak Vi. A Hansen ma nasze lekarstwo. Oh. Vi umiera przez Relik, ja przez Blackwall. Nie mogę się wycofać. No to mamy, tak, że tak powiem, podwójnie przejebane. Słyszę, że masz jakiś plan. Mam. I do tego potrzebuję waszej pomocy. Mam plan. Jaki? Kurwa sprytny. Właśnie widzę. Hansen wykopał z bunkra pod Dogtown technologię, która uleczy i mnie, i Vi. Jedyny sposób, żeby mu to zabrać, to zostać przy nim i dalej grać więźnia. Kurwa. Wyczekamy na odpowiedni moment. Ja zadziałam od środka, a wy mi pomożecie zdobyć ten tech. Wtedy będę mogła uciec. Nie ułatwiasz, co? O, jesteś... So mi... Przedstawisz mnie znajomym? Człowiek, który ci wpierdoli, cześć. Rzadko się zdarza, żebym nie znał swoich własnych gości. Wypadałoby się poznać. Kurt Hansen. Vi. Po prostu. Vi.
Nie widzieliśmy się jakiś czas. Nadrabiamy zaległości. A, rozumiem. Ja to nazywam zbieraniem zębów połamanymi rękami. Nie lubię takich spotkań po latach. Zawsze bolą. No nic, muszę cię porwać, skarbie. Mam tu paru polityków z Night City, którzy pragną cię poznać. Jeśli chcemy utrzymać głodne szczury z dala od Dogtown, nie możemy kazać im czekać zbyt długo. Jestem cała twoja. Do zobaczenia, Vi. Czy ona mi właśnie coś wpięła do głowy? Ewentualnie właśnie zdycham w tej chwili. Udało się. Tak, wpięła się. Połączenie się odnowiło, kiedy cię dotknęłam. Ciekawe. Vi, muszę pomyśleć spokojnie. I potrzebuję drinka, będę na dole. Posłuchaj. Wszystko ci wytłumaczę. Cały zły dotyk boli całe życie. To jak to jest? Niby jesteś więźniarką, a chodzisz sobie po imprezie w wieczorowej kietce. I wyglądało, jakbyście się przyjaźnili z Hansenem. To wszystko to jedna wielka gra pozorów. Robię co muszę, żeby przeżyć. A Hansen trzyma mnie tu jako osobisty trofeum. Vi, ja... Nie wszystko mogę ci teraz wytłumaczyć, ale naprawdę bardzo potrzebuję twojej pomocy. No, właśnie widzę. Chodzi mi tylko o jedno. Chcę zdobyć nasze lekarstwo. Bardzo mi się to nie podoba. Mnie też się nie podoba, gdzie jestem. Każdemu z nas coś się nie podoba. No, nie da się ukryć. Lekarstwo. Jak mamy je dostać? Musimy zdobyć matrycę neuralną. To tajna technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zza Blackwalla. Matryca jest częścią mainframe'u wyciągniętego z bunkra. Problem polega na tym, że mainframe jest zabezpieczony i Hansen nie ma klucza. Aha, a ten klucz jest gdzie? Czekaj, czym jest ta matryca neuralna? Nie, ona jest kluczem. To jakby nośnik na sztuczną inteligencję, uwięzioną wewnątrz pewnych warunków przegody. Można ją odpalić tak, żeby wykonała to, co zdefiniowane jest w tych warunkach. Ale naprawdę, nie mam teraz czasu tłumaczyć ci tego w detalu. Masz plan. Jaki? Kurwa sprytny, już mówiłem nieraz. ...którzy kiedyś pracowali przy tej technologii. Zatrzymali sobie kody dostępu i teraz chcą moje sprzedać. Czarny rynek. Oni mają dostęp. Ja mam wiedzę, jak wyciągnąć matrycę i resztę danych z mainframe'u. Mamy współpracować. To nasza szansa. Musicie ukraść te kody dostępu i unieszkodliwić netranerów. Później podszyjecie się pod nich i przyjdziecie na spotkanie z Hansenem. Zwiniemy mu matrycę z przed nosa. Widział już nasze twarze, zna już moje imię. Mam takie dziwne wrażenie, że może to być troszeczkę trudniejsze niż to brzmi w chwili obecnej. Nie rozumiem. Jak to mamy podszyć się pod netranerów? Kradzież osobowości. Specjalność firmy. Alex i Reed dobrze się na tym znają. Wszystko ci wyjaśnię. No tak, kurwa, przecież nie mam technologii do zmiany wyglądu. Akurat oni będą nam w tym pomagać. Cała ta historia z Hansenem. Coś mi się tu nie zgadza. I to mocno. Wciąż coś ukrywasz. Mam rację? Nie mam czasu, żeby teraz wszystko wyjaśniać. Proszę cię, Vi. Musimy zdobyć matrycę. Znajdź netranerów. Są tu na dole. Rude bliźniaki. Mają zabezpieczenia. Na skanach z Kiroshi zobaczysz jakieś bzdury. Zbywasz mnie. Mam dla was przygotowane informacje. Zostawiłam je tam, w kieliszku. Przekaż je Reedowi. Będą potrzebne na później. Muszę kończyć. Liczę na ciebie. Sądzę? No i poszło. No, wszystko ładnie pięknie, tylko mamy podwójny problem. Raz, moja umiejętność skupienia się podczas grania na streamach jest tak ze 3 razy gorsza niż w normalnych warunkach. Tak więc skup się na tym, co mówię, może być trudne. Drugie, kwestia mojej pamięci. Jeśli to będzie tak, że mamy spotkanie, w sensie spotykamy tych netranerów,
a do spotkania z Hansenem minie trochę czasu, podczas których ja się zajmę 15 różnymi rzeczami, to ja do tego czasu zapomnę połowę rzeczy, które mi powiedzą. Tak więc... Well, mam przejebane! Chociaż cytując klasyk, mogę powiedzieć nawet, że mam gorzej jak mi przepierdolone. Mam przegwizdane! Ale będę szczery, efekty specjalne lepsze niż w obecnych filmach. Chociaż piosenka nie powala, będąc szczerym. Żeby tylko Flash. Flash, Transformers, ostatnie filmy i seriale Marvela. No i troski chyba szuka rozgrzeszenia na dnie kieliszka. Kurwa, jak specjalnej troski. Czemu ja myślę tak jak ja, to znaczy Silverhead, że ja niedawno nazywałem swój stream agent specjalnej troski V. Tak, po prostu muszę się zastanowić. Tak jestem skonstruowany. W trudnych momentach potrzebuję chwilę pomyśleć. I co? Wymyśliłeś coś? Że już wiemy, kto stał za zamachem na Myers. Wydaje mi się, że Songbird. Dobrze ci się wydaje. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo, ale to bardzo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Jakie zbiegi okoliczności? Samolot rozbija się akurat w mieście, gdzie siedzi facet, który z tajnego bunkra wyciąga zapomnianą technologię mogącą uleczyć Sami. Od początku podejrzewaliśmy, że robota przygotowana była od wewnątrz. A teraz możemy mieć już pewność, że stała za tym Songbird. Tak, to samo pomyślałem. Jak zaczęła mówić o tym lekarstwie dla nas obojga, że ma je Hansen, wszystko zaczęło się układać w całość. Aha, dokładnie tak. Musiała dogadać się z Hansenem już wcześniej. Sprzedała mu prezydentkę w zamian za dostęp do technologii. No, troszeczkę bym polemizował. Sprzedać prezydentkę NUSA kryminaliście. To gruba rzecz. Myers popychała ją do przekraczania kolejnych granic. Aż Sami pękła. No nie wiem. Songbird wynajęła mnie do ratowania prezydentki z wraku. Może wcale nie chciała, żebym Myers... I like this game, but to be honest, to nie I think I prefer more The Witcher 3. But Cyberpunk is also a good game. Grała na dwa fronty. Jednocześnie rozmawiała z Hansenem i z tobą. Much better than God of War or Spider-Man. Ratujesz prezydentkę, załatwiasz sobie rozgrzeszenie. Especially Spider-Man 2. Leku. Więc w razie, gdyby jej plan się posypał, będziesz gotowy jej pomóc. I oto jesteśmy. Na ratunek Songbird. Ta dziewczyna zawsze myślała kilka ruchów do przodu, ale też nigdy nie umiała dobrze ocenić sytuacji. Gdyby grała w szachy, byłaby mistrzynią błyskotliwych posunięć i pięknych porażek.
W RDR-a jeszcze nie grałem, a mi się bardziej podobał Wiedźmin aniżeli Cyberpunk. Nie wiem czemu, ale po prostu Wiedźmin bardziej do mnie przemawiał. Było coś bardziej przyjemniejszego w Wiedźminie niż w Cyberpunku. Nie wiem co takiego, ale ja osobiście stawiam Wiedźmina nad Cyberpunkiem. I co powiesz? Jeszcze nie wiem, w którą wersję wydarzeń wierzę. Nie dziwię ci się. Znaczy, możesz mówić o RDR-ze, bo ja RDR-a znam, w sensie widziałem na YouTubie RDR-a. Wiem, jak to się kończy, wiem, jaka jest fabuła, ale osobiście nie grałem, więc jakoś aż tak bardzo się nie wczuwałem, plus oglądałem to kątem oka, bo sobie po prostu grałem w międzyczasie. Ale no, jeśli chodzi o Cyberpunka, to ja osobiście bardziej preferuję Wiedźmina aniżeli to. A ty? Jak się z tym czujesz? Nie jestem przekonany, ile w tym winy są mi. Długie lata w tej branży nauczyły mnie, żeby zadawać pytania, po nich kolejne pytania, bo nic nie jest takie, jak się wydaje. Teraz musimy wyciągnąć ją z tego gówna, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. Chociaż wydaje mi się, że jest jedna rzecz, która... Chyba wiem, dlaczego bardziej preferuję Wiedźmina, aniżeli Cyberpunka. W Cyberpunku, będę szczery, nie czuję za bardzo przywiązania do tych postaci. Ani do V, ani do ludzi dookoła niego. Geralta jakoś mocno bardziej polubiłem. Triss bardzo polubiłem, motyw Ciri i tak dalej. Vesem i tak dalej. Jakoś bardziej do mnie przemawiała cała ta grupa wokół Geralta i wszyscy jego kumple, jak ten świat wokół niego działał, aniżeli to, jak wygląda w Cyberpunku. Nie mogę cię rozgryźć, Reed. Próbujesz być naraz wiernym agentem i wiernym przyjacielem. To się może nie udać. Wiem. Dlatego chcę dobrze wiedzieć, na czym stoję, zanim cokolwiek postanowię. Dlatego osobiście uważam, że fabularnie Wiedźmin Trójka lepiej stoi, aniżeli Cyberpunk. Wracając na Ziemię. Co musimy zrobić, żeby ją uratować? Ponieważ jego fabuła, moim zdaniem, była bardziej angażująca, aniżeli fabuła w Cyberpunku. Mamy przyjść na to spotkanie jako parę netrunnerów. Wcześniej trzeba ukraść ich osobowości. Cokolwiek to znaczy. Kradzież osobowości. Czyli robota jak w Kolumbii. Kim oni są i gdzie ich znajdziemy? Plus kwestia jest taka, że w przypadku Wiedźmina to mieliśmy Wiedźmina 1, Wiedźmina 2, Wiedźmina 3. Jak ktoś czytał książki, to jeszcze był bardziej związany z Geraltem i całą jego spółką, więc... Ta więź emocjonalna z postaciami była znacznie większa i znacznie bardziej spójna, aniżeli to, co mamy w Cyberpunku. I się wbijamy do nowych postaci, których nie do końca poznajemy jeszcze. Wyglądasz i zachowujesz się zupełnie jak osoba, której tożsamość przejąłeś. Widziałeś, jak Alex to robi. Żeby to przygotować, potrzebujemy skanu tej osoby. Znaczy, ja o Gwincie się nie wypowiadam, bo ja w Gwinta w ogóle nie grałem. Ja byłem osobą, która od Gwinta po prostu odchodziła szerokim łukiem. Jeśli była opcja, zagrajmy w Gwinta, albo napierdalajmy się, to ja zawsze wybierałem napierdalajmy się. Songbird przekazała mi jeszcze tę drzazgę, zobacz. A nasze cele to rodzeństwo, rudy... Nie lubię gier karcianych. Kręcą się gdzieś. Więc pluję na Gwinta. Musimy zdobyć próbkę ich różnych zachowań. Trzeba z nimi pogadać, a w trakcie rozmowy ich zeskanować. Rozumiem. Chyba. To co? Bierzemy się do roboty? Tam są. Ja w Gwinta, w Wiedźminie zagrałem chyba jeden raz. Pierwszy raz w połowie gry dopiero. Dostałem w pierdol i uznałem, że mam to w dupie. Szybko ich namierzyłeś. Zauważyłem ich już chwilę temu. Zwracali na siebie uwagę. Wybrali ruletkę. Alex, słyszałaś? Jestem i wszystko słyszę. Przygotowuję już sprzęt i oprogramowanie. Jesteś w tym nowy, ale nic się nie martw. Zrobimy to razem. Ty zeskanujesz jedno, ja drugie. Alex nas poprowadzi. Wi, przelewam ci na konto sumkę z kilkoma zerami. Fundusz operacyjny. Zamień to na sztony i zagrajcie z nimi. Podchodzimy osobno, żeby się nie zorientowali, że się znamy. O, w ogóle nie widać, że tutaj siedzimy razem wspólnie i sobie gadamy wspólnie.